Kampania marketingowa wokół filmu Life była po prostu doskonała. Jake Gyllenhaal oraz Ryan Reynolds okazali się najlepszymi przyjaciółmi nie tylko w filmie, ale także w rzeczywistości. I co jest ciekawe, był to najlepszy element tego filmu. It is? Yes. Weird piece. I don't know why I know that. Life, czyli najnowszy thriller w obsadzie Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, którą pamiętamy z Mission Impossible między innymi, więc fajnie, że się kariera rozkręca. No i poszliśmy zasadniczo słysząc, że no nie jest najlepiej, że to jest średniaczek. Czy ja wiem, z drugiej strony oceny znajomych na Filmwebie, czyli jakieś tam powiedzmy siódemki, wskazywały na to, że wcale nie jest źle. W końcu się wybraliśmy, żeby potem nie mówić, że ojej, a czemu ominęliśmy taki super film? Okazuje się, że nawet jakbyśmy go ominęli, to nic byśmy nie stracili. Właściwie może czulibyśmy się trochę lepiej. Miałem moralniaka po tym filmie. Połączenie pierwszego obcego, Think, Carpentera oraz powiedzmy grawitacji. Ale to trochę też szczęk. Ja jestem za tym, że tam jest trochę szczęk. No. I zrozumie to każdy, kto zna jakby najsłynniejsze sceny właśnie z tego filmu, czyli Point of View rekina. Mamy tutaj załogę statku, która odkrywa nową formę życia. Jest to komórka, która w błyskawicznym tempie zaczyna rosnąć, rozrastać się i przybierać inne kształty. Komórki zderzają się ze sobą i tworzą jakiś nowy organizm. Tak, dzieci ze szkół w Stanach mają wymyślić mu imię. Dostaje imię Kelvin. I teraz bójcie się czegoś, co ma na imię Kelvin. Wszyscy krzyczą, uciekają. Kelvin nas goni! Dobra, jesteśmy złośliwi, ale będziemy złośliwi wobec tego filmu, ponieważ ja jestem bardzo zły na to, co obejrzałem. Ja też jestem zła, dlatego że wydaje mi się, że w 2017 roku jednak oczekujemy czegoś więcej po kinie sci-fi. Jakiejś ambicji, powiedzenia czegoś, nie wiem, o tym, gdzie zmierza świat, powiedzmy. Klasyk kiedyś powiedział, dużo tutaj fiction, mało science. No tutaj nawet dużo fiction nie ma, ponieważ nie mamy bohaterów. To jest mój największy problem, bo ja jeszcze bym ten film kupił, nawet jeżeli on miałby głupie zwroty, akcji, jakąś fabułę, która nie trzyma się kupy, ale jeżeli bohaterów bym polubił, to też bardziej sympatyzowałbym z nimi i bardziej lubiłbym ten film. Tymczasem mamy tutaj bodaj sześcioro bohaterów, z których każdy ma swoją cechę charakteru, która jest zarysowana dosłownie jednym zdaniem. Tak, mamy Reynoldsa, który jest śmieszkiem na pokładzie i wszystkich wkurza. I jest hydraulikiem. Mamy panią dowódcę, która ma śmieszny akcent. Mamy pana biologa, który ma największy kontakt z tym nowo odkrytym organizmem. Pan jeździ na wózku i ma niedowład kończyn. Tak. Postać Jake'a, który jest lekarzem i był na misji w Syrii. I oczywiście ma po tym traumę i nie chce wracać na Ziemię. Zasadniczo chce zostać w kosmosie i jemu się tam podoba. Mamy jeszcze Rebecca Ferguson, która jest kobietą. Znaczy, to jest która jest kobietą, komandorem jakimś tam do spraw bezpieczeństwa, powiedzmy, że komandorem, nie wiem nawet kim. Jedyna postać, której kibicujemy w tym filmie, czyli pan Japończyk, Sho. A, właśnie. O nim wiemy, że kiedy on jest w kosmosie, urodziło mu się dziecko. I to też jest wszystko. Ale jest to już jakaś motywacja do tego, żeby faktycznie na tę Ziemię wrócić. I za każdym razem, kiedy jest na przykład, dobra, to ja tam pójdę. Nie, ty nie idź, tobie się dopiero urodziło dziecko, wyślij tam panią komandor. I jeszcze dodatkowo Sho jest jedyną osobą, która, nie wiem, ma jakiś pomysł, co zrobić. Cat! Just pull on the lever, okay? Come on! Just pull down on the lever! Oglądając Obcego 2 Jamesa Camerona, tam też mieliśmy ekipę, złożoną właśnie z samych archetypów praktycznie, ale tam dialogi były po prostu mięsiste, wszystko to żarło między sobą. Poza tym był to film, który był akcyjniakiem grozy i rozbudowywał uniwersum, był interesujący. Tutaj... To jest melodramat grozy. Tak, a poczwara, która ma nas straszyć, wygląda jak połączenie flabera z paprocią. Oh no. Oh no. It's dead. No, honey, it's just sleeping. Więc jak ma nas straszyć? I ona rozwija się oczywiście na przestrzeni filmu. Ja, szczerze powiedziawszy, oczekiwałem, że będzie jakiś pomysł na to, w jaki sposób ona się ma rozwijać. Czy na przykład będzie w jakiś sposób zarażać człowieka, który też zacznie odwalać, albo coś takiego. A tu mamy do czynienia z takim klasycznym potworkiem, który zabija. Drugim z problemów tego filmu jest to, że on leci na absolutnie wszystkich możliwych schematach. Mhm. To jest kalka za kalką, za kalką, za kalką. I oczywiście jest mnóstwo filmów, które wykorzystują schematy znane z klasycznych produkcji. Bawią się tym. Natomiast te udane
właśnie tymi schematami się bawią, w pewien sposób wykorzystują je, przełamując je. Dokładnie, no bo jak można odrzucić dorobek popkultury od ostatnich 40-50 lat i robić film tak, jakby tego wszystkiego nie było? No oglądaliśmy już, cholera jasna, 4 części podstawowej serii Obcego. Oglądaliśmy Thing w wersji oryginalnej, remake. Tego typu kina było naprawdę, naprawdę dużo i trzeba by zaproponować albo coś nowego, albo przełamanie schematu, albo podanie tego samego, tylko w dużo luźniejszej formie. A tutaj mamy taką pompę, tak, przez cały czas. Tak, mamy pompę, poza tym mamy tu jednocześnie bohaterów, którzy jakby są świadomi rzeczywistości, bo mamy odniesienia tam, nie wiem, choćby do Instagrama, powiedzmy. Mhm. Żadne z nich nie mówi na przykład w którymś momencie, że o Boże, to jest jak w Obcym, nie? To. Żeby było takie... I to by mi wystarczyło, takie małe tak, pierdoły takie by mi wystarczyły. Że... Okej, okay, widzieliśmy to już i tak totalnie nie wiemy, co mamy z tym zrobić. To jest dokładnie taki sam syndrom jak w filmach o zombie, kiedy wybucha apokalipsa i nie wiedzą kompletnie, że w jaki sposób jest. Ogarnąć temat. No, cały film praktycznie ogranicza się do tego, że bohaterowie uciekają przed Calvinem, chowają się, ale nie wpadną na to, że lecą na stacji kosmicznej, która jest budowana od 30 lat i jest w zasadzie modularna. Można by ją rozczłonkować. Pomijam fakt, że na tej stacji kosmicznej, gdzie jest 6 członków załogi, mamy tylko i wyłącznie 2 kapsuły ratunkowe z jednej strony statku, więc tutaj... No, jednoosobowe. Tak, cóż, o logikę posądzać twórców nie można. Ale też chyba nie taki był jakby zamysł. Miało to dostarczać, nawet jeżeli odbierzemy ten film jako kino klasy B, to właśnie też się nie sprawdza. This will never be a controlled experiment. So let's all agree we made our first and last mistake. Nawet aktorsko nie można za bardzo się na czym oprzeć, bo faktycznie każda z osób na ekranie ma tak mało czasu, nawet Jake, który jest według mnie świetnym aktorem z tego młodego Oczywiście. Pokolenia, nie ma tutaj co pokazać, no nie! Brakło dosłownie 3-4 scen z relacjami między tymi bohaterami. Moim ogromnym problemem jest to, że jeżeli robimy Monster Movie, to dlaczego do jasnej cholery od samego początku Calvin jest wygenerowany w komputerze i widzimy po prostu każdy szczególik. Niektóre rzeczy można zostawić poza kadrem, odwrócić kamerę w tym momencie na bohaterów, możemy ich poznać, a Calvin może już się zająć czymś. Potem wchodzimy do laboratorium, widzimy efekty jego działań, widzimy, że tam się coś stało dziwnego, zaczynamy dochodzić, jest intryga, jest suspense, ale nie, wszystko oglądamy po prostu kawa na ławę, Calvin w tym momencie rozrasta się, komuś łamie rękę, potem masakra, 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 coraz bardziej. Kto jeszcze z tym łamaniem ręki? Okej, ale to co się dzieje później i ten schemat taki, wszystko wygląda identycznie, tutaj nie ma w ogóle żadnej, nie wiem, finezji w zabijaniu, no... We lost interest. Ja osobiście uważam, że to jest film gorszy od Prometeusza Ridleya Scotta, ponieważ Prometeusz miał naprawdę przepiękne zdjęcia. Przez pierwszą połowę filmu. Tak, przez pierwszą połowę filmu był w jakimś sensie intrygujący, choć też powielał schematy znane dobrze już z Aliena, tylko no tak, w jakiś sposób przewałkowywał. Tutaj jakby powiedzmy, że w przypadku Prometeusza było to jeszcze w pewnym sensie uzasadnione, no to bo ta seria. Jest to ta seria. No. Na pewno nieraz mieliście do czynienia z taką sytuacją, że nie zdążyliście odrobić pracy domowej i później na szybko przepisywali wypracowanie innymi zdaniami. To jest właśnie to, no i to jest tak zabrakło sobie. Serca po prostu w tym wszystkim. To co się udało, to całkiem w porządku inscenizacja, jeżeli chodzi o statek, o to jaki jest tam stan nieważkości, powiedzmy. No bo trzeba było kombinować, bo właśnie bohaterowie nie mogą stać na prosto i no, sobie gadać, tylko muszą leżeć albo ten, i to, robimy jeżeli chodzi o fizykę i te kwestie inscenizacji świata zastanego, powiedzmy, to jest okej. Okay. Są też bardzo dobre zdjęcia według mnie, nie są jakieś świetne, nie ma opcji na nominację do nagród, ale są takie dosyć klasyczne i są zrealizowane naprawdę dobrze. I tak samo miałem z muzyką, na początku mnie bardzo denerwowała, bo zaczynali plumkać w momentach, kiedy ludziom było smutno, ale potem im bardziej hardkorowo niby siedziało na ekranie, to tym bardziej ta muzyka była taka mocna, taka... To była dobra muzyka, tylko ilustrowała rzeczy, które mnie osobiście śmieszyły. I jak zamknąłem oczy, to mówię, ale to jest dobry soundtrack, posłuchałbym sobie go w oderwaniu od filmu. Ja mam jeszcze jeden zarzut wobec tego filmu, niestety, bo... Przez to, że on cały czas leci na schematach i nie proponuje nic nowego, serio, tak, no nic nowego, to ja gdzieś w 3/4 filmu wiedziałam dokładnie, ale tak w punkt, jak to się skończy. Good night, moon. Good night, room. Good morning, plant. Good morning, sink. Good night, light.
Red balloon. Także jeżeli lubicie powtórki z rozrywki, jeżeli nie przeszkadza wam takie przemielanie tego, co już było, no to możecie sobie pewnie dodać troszeczkę do oceny, ale z mojej perspektywy to jest takie naciągane 2/6. Zauważam, że na tym filmie można się dobrze bawić. Jeżeli nie ma się oczekiwań co do tego, że kino sci-fi powinno mieć chociaż odrobinę ambicji, lub jeżeli naprawdę widziało się mało filmów z tego gatunku. Dla mnie to jest 1,5 gwiazdki na 6. Paździerz olbrzymi. Myślę, że to nie znajdzie się w naszych paździerzach mimo wszystko, bo podejrzewam, że pojawi się dużo więcej, dużo gorszych filmów. Ale zawód. Ale na to jest zawód. I naprawdę to nie jest kwestia tego, że ten film jest aż tak zły, tylko tego, że okropnie zawiedzeni. Że się nikomu nie chciało po prostu zrobić z tego czegoś więcej niż tylko kolejnego generycznego filmu o potworze zabijającym w kosmosie. It's my life.